Dzień dobry, witamy w następnym odcinku programu Wielkopolska na Weekend. Dzisiaj zabieramy Państwa do stolicy polskiej komedii. Witamy w Lubomierzu. W Lubomierzu spotkaliśmy się z panem burmistrzem, panem Markiem Chrabąszczym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zapraszamy wszystkich do Lubomierza. Tak, oczywiście zapraszamy do Lubomierza, ponieważ w Lubomierzu w ostatnim czasie bardzo wiele się dzieje. Tak jak państwo widzą, jesteśmy na lubomierskim rynku, który w 2019 roku przeszedł totalną metamorfozę. Pierwsza chyba taka powojenna inwestycja w historii Lubomierza na taką skalę, ponieważ Lubomierz chyba jeszcze na żadną inwestycję nie wydał do tej pory 11 milionów. Także rynek, na którym się znajdujemy, wygląda no całkiem inaczej niż pewnie znają Państwo go z choćby właśnie z trylogii Sylwestra Chęcińskiego Sami Swoi. Co tutaj możemy zwiedzić w Lubomierzu i okolicach? To znaczy, gmina nasza jest malutka, ale atrakcji turystycznych jest bardzo dużo. No przede wszystkim pierwsza taka atrakcja no to wszystkie filmy, które były kręcone tutaj w Lubomierzu, też na tym rynku, na którym się znajdujemy. Począwszy od 1958 roku, to pierwszy film, który został tu nakręcony, to Krzyż Walecznych. I tak od 1958 roku w zasadzie do 2007 były nagrywane w Lubomierzu filmy. Tu Państwo będą mogli zobaczyć jakie. Ja tak na szybko sobie przypomnę, to około 10 filmów. Ostatni film, który był nagrywany w Lubomierzu w 2007, to Tajemnica Twierdzy Szyfrów. Także no, mamy tutaj taki, ten nasz Lubomierz jest naprawdę filmowy. Dużo pewnie scen Państwo, że tak powiem, będą mogli sobie skojarzyć, wędrując po naszym Lubomierzu. Czy Lubomierz jest też turystyczny? Jest turystyczny, oczywiście tak. Mamy bardzo dużo turystów, bo nie sam Lubomierz, a w zasadzie gmina oferuje też wiele atrakcji. Na przykład tak zwana Magiczna Pławna, jedna z naszych miejscowości, gdzie tworzy no, znany, można powiedzieć, na całym świecie artysta, malarz Dariusz Miliński. Stworzył pierw galerię swoich obrazów, później arkę, wybudował też Zamek Legend Śląskich, Muzeum Przesiedleńców. Także to są takie główne atrakcje właśnie w Pławnej, które warto zobaczyć. Ale oprócz tego Lubomierz w ostatnich czasach odkrył na nowo mnóstwo skarbów, które były związane z klasztorem w Lubomierzu, klasztorem sióstr benedyktynek.
Ostatnimi czasy zostały odnalezione relikwie świętych, które właśnie ukryły siostry jeszcze Urszulanki. Także mamy muzeum klasztorne, w których jest dużo szat liturgicznych. Niektóre są nawet średniowieczne. Mamy piękny złoty ornat z 1666 roku. Także skarbów takich też typowo klasztornych też u nas jest wiele. W tym roku na pewno będziemy mogli zwiedzać już Polskę. Co jeszcze Państwo planują w tym roku dla atrakcji? To znaczy, tak jak co roku, no mam nadzieję, że ta pandemia w końcu się zakończy i będziemy mogli powrócić do naszego festiwalu, który tutaj jest co rok, z roku na rok. W tamtym roku mieliśmy, że tak powiem, formę trochę hybrydową, no bo ze względów pandemicznych. W tym roku no jest już, że tak powiem, planowana 25. edycja tego festiwalu. Jak my się oczywiście przygotowujemy jako gmina, ale jak będzie, no to czas pokaże. Ewentualnie zastosujemy, tak jak w ubiegłym roku, formę taką hybrydową tego festiwalu. A na festiwal naprawdę przyjeżdża bardzo dużo gości z całej Polski, a nawet z zagranicy. Zaprośmy więc wszystkich telewizorów Wielkopolski na weekend. Na wakacje bym powiedział. Tak, oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do stolicy polskiej komedii. Tutaj naprawdę nikt się nie nudzi. Często jest też jak Kargus z Pawlakiem. Raz się kochają, raz się nienawidzą, ale serdecznie Państwa zapraszamy. Będą mogli Państwo zobaczyć na własne oczy, jak to u nas w Lubomierzu wygląda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie Przewodniku. Dzień dobry, Bogdan Ciereszko. Jestem przewodnikiem w Muzeum Kargula i Pawlaka. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o scenach, które były kręcone w filmie Sami Swoi. A więc jeżeli chodzi o sceny wiejskie, to Dobrzykowice. Natomiast sceny miejskie w Lubomierzu, a także były sceny jeszcze kręcone w studiu filmowym, tak zwana była sztuczna scenografia. Oprócz scen wiejskich i miejskich, to jeszcze miejscowości Sobótka, w Kamieniołomach w Sobótce. Tam nakręcono scenę, jak Witja z Jaćką uciekają od swoich rodziców. Kolejna scena to na przykład, jak Kargul z Pawlakiem jadą przez wieś z tym pastowanym kabanem. Ta scena była kręcona w Nadolicach Małych. Później scena się przenosi do lasu, a miejscowość Prusice. Tam nakręcono właśnie scenę, jak Pawlak z Kargulem biegali po lesie zapastowanym kabanem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Lubomierz, to w Lubomierzu były sceny kręcone. A więc pierwsza scena to scena wjazdu do Lubomierza przez rodzinę Pawlaków. Druga scena to jak Pawlak przechadza się po miasteczku ze swoim bratem Jaśkiem i opowiada mu o historii ziem odzyskanych. Trzecia scena, Pawlak szuka lekarza do rodzącej żony i nie wiem, czy Państwo pamiętają, kogo on tam znalazł. Znalazł nie weterynarza, tylko młynarza. I pamiętacie Państwo z filmu ten cytat, jak ten pijany młynarz wypowiada się do Pawlaka w ten sposób. Nigdy nie kupuj po pijanemu. A Pawlak mówi, a to ja pił? Kolejna scena to scena targu. Scena targu. Co przedstawia ta scena? Witja chce kupić kota. I co robi? Najpierw daje dwa worki pszenicy, a później rower. Ale dlaczego rower został oddany? Ponieważ Witja zapatrzył się na Jaćkę, czyli mamy tam wątek miłosny. I piąta scena, punkt rozdzielczy UNRA. UNRA, Państwo na pewno pamiętają z lekcji historii, to międzynarodowa pomoc amerykańska.
co można było z Unny dostać. Między innymi te konie, które widzimy je na planie filmowym. Muszę Państwu powiedzieć, że tą rolę Jerzy Janeczek wykonał bez kaskadera. Przygotowywał się do tej roli na Zamku Książ, tam właśnie w tej stadninie koni i ćwiczył 2 tygodnie. Bardzo trudna rola, bardzo niebezpieczna, można było się połamać, ale aktor sobie poradził i wykonał ją profesjonalnie. To były sceny z pierwszej części kręcone w Lubomierzu. Jeżeli chodzi o drugą część Nie ma mocnych, to Państwo pamiętają, jak Ania z Zenkiem robią zakupy. I co kupują? A kupują właśnie garnitur do ślubu. A w międzyczasie Zenek wybiega na pocztę i wysyła ten sławny telegram. 3 słowa. Kocham, kocham. To były właśnie sceny kręcone w drugiej części, w Nie ma mocnych. W trzeciej części Kochaj albo rzuć. Państwo też na pewno pamiętają, jak Kargul z Pawlakiem jadą na rowerze. Kargul wiezie Pawlaka na ramię i prowadzą fajny dialog. Kargul mówi, dlaczego ty się, Pawlak, tak wiercisz? A Pawlak odpowiada mu, nie, rama pije. I Pawlak się wtedy zdenerwował i powiedział jeszcze jedno zdanie. Przestań, kręć, bo pomyślą, że na czyn społeczny się wleczę. I to była ostatnia scena, jaka była kręcona w trzeciej części filmu Sami Swoi, czyli Kochaj albo rzuć. Skąd tutaj pomysł reżysera, żeby wybrać akurat Lubomierz do kręcenia tych filmów? A więc pomysł zrodził się po oglądnięciu filmu Krzyż Waleczny w reżyserii Kazimierza Kuca. Ten film był wyprodukowany w 1958 roku, a plan filmowy w 1957. I w roku 1960 pan Sylwester Chęciński oglądał film Kazimierza Kuca i zauroczył się naszym miasteczkiem. Stwierdził, że to jest piękne miasto, to jest typowo filmowe miasteczko. I wtedy i tak się zaczęła historia właśnie Samych Swoich, czyli już w 1966 roku pan Chęciński przyjeżdża z ekipą filmową i realizują plan filmowy, a produkcja w 1967 roku. Jak długo trwał taki plan filmowy tutaj w Lubomierzu? Około 2 miesięcy był realizowany plan. Aktorzy mieszkali w Świeradowie Zdroju i w domach prywatnych w Lubomierzu. Czy aktorzy jeszcze wracali tutaj po nakręceniu tego filmu do urokliwego miasta Lubomierz? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o głównych bohaterów, to nie. Natomiast pozostali aktorzy, tak, jak najbardziej. Ilona Kuśmierska, Jaćka, Jerzy Janeczek, Anna Dymna. Jakie jeszcze inne komedie były kręcone tutaj w Lubomierzu, czy tam inne filmy? Inne filmy, na przykład pierwszy film, jaki był nakręcony i wyprodukowany, to Krzyż Waleczny w reżyserii Kazimierza Kuca, a w roli głównej Grażyna Staniszewska i Zbigniew Cybulski, a także film Maratończyk, później Zakład Teresy Kotlarczyk, Tajemnica Twierdzy Szyfrów. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze opowiedzieć o Jutcie von Liebenthal, która buduje klasztor. Pierwszy klasztor, jaki powstał w Lubomierzu, to w roku 1278. Jutta właśnie tutaj ściąga siostry zakonne z Niemiec i powstaje pierwszy klasztor już w 1278 roku. Następnie prawa miejskie Lubomierz otrzymuje z rąk księcia piastowskiego Bolka Świdnickiego I w 1291 roku i wtedy już przejmują władzę siostry benedyktynki, które rządzą tutaj ponad 500 lat, aż do sekularyzacji do 1810 roku.
się w jednym z najpiękniejszych kościołów Lubomierza. Spotkaliśmy się z panem Zbigniewem Rotkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Skąd tu taka silna obecność benedyktynek w Lubomierzu? No to się wywodzi z tej tradycji średniowiecznej. Tutaj tymi ziemiami władała taka rodzina można, rycerska, Libentalowie. No każdy z tych rodów chciał też być, można powiedzieć, tak postrzegany jako ten, no, który tutaj krzewi tą wiarę, tą duchowość. I Libentalowie, można powiedzieć, w tym duchu średniowiecza, to jest no, epoka taka, można powiedzieć, też teocentryczna, gdzie to jest Bóg w tym centrum. Oni też chcieli się w ten sposób tu wpisać w historię tej ziemi. Oni to sprowadzają, właśnie te pierwsze benedyktynki, dokładnie w 1278 roku. I od tego czasu zaczyna się tutaj w Lubomierzu ta tradycja benedyktyńska. Przybywają tutaj siostry, także jest to żeńskie zgromadzenie. No i ten zakon, można powiedzieć, odcisnął wielkie piętno na samej miejscowości, na okolicy. Te siostry przebywały tutaj ponad 500 lat, także no wielki wpływ miały na te ziemię. Zbigniewie, po dwóch stronach ołtarza widzimy gabloty, w których zachowane są szczątki świętych. Tak, ten kościół, no, można powiedzieć, w tradycji tej dawnej, klasztornej, wyróżniał się właśnie poprzez ten ołtarz. I dzisiaj też stanowi, no, swojego rodzaju unikat. Jest to jedyny w Polsce tego typu ołtarz, taki relikwiarzowy. Bo właśnie w tych bocznych gablotach, z prawej i z lewej strony, to są takie ogromne skrzynie przeszklone. No są to tak naprawdę relikwiarze, tam w środku znajdują się relikwie. Relikwie świętych sprowadzone, jak już od niedawna dopiero wiemy, w XVIII wieku prosto z Rzymu, z rzymskich katakumb. Są to szkielety męczenników z pierwszych wieków Kościoła. Dzięki takiemu odkryciu niezwykłemu sprzed 5 lat, gdzie odnaleziono kolejne tutaj relikwie, ukryte tym razem. No tam te kufry były wypełnione po brzegi relikwiami, ale też, co cenne, były dołączone do nich dokumenty. No i z tych dokumentów, no, dowiedzieliśmy się, no, wielu, wielu niezwykłych rzeczy. Właśnie certyfikatu opisujące chociażby te dwa relikwiarze. One są podpisane z imionami Benigni, Victoris. Do niedawna przypuszczano, no, nie znając tutaj tradycji tak dokładnie tego miejsca, przypuszczano, że są tu pochowane siostry benedyktynki, opatki tego zakonu. No ale dzięki temu odkryciu, no tutaj jeszcze bardziej niesamowita historia nam się tutaj odkrywa. Dokumenty opieczętowane rzymskimi pieczęciami, także tutaj ta autentyczność jest potwierdzona przez no, ten cały majestat Kościoła. Po lewej stronie Benigny nazwany jest w tym dokumencie apostołem Burgundii, męczennik z II wieku naszej ery. Także ten szkielet, który tam się w środku znajduje, no, liczy sobie już ponad 1800 lat, to jest niebywałe. Poza tym jest tak przepięknie ozdobiony i bogato ta sztuka dekoracji, no, stojąca na najwyższym światowym poziomie. Tutaj po prawej stronie z kolei święty Wiktor, to też nie jest siostra Wiktoria, tylko rzymski żołnierz, także no, różnica zasadnicza. Związany z tym Legionem Tebańskim, gdzie na rozkaz cesarza ten legion przybywa z Afryki do Europy, na terenach dzisiejszej Szwajcarii miał się stoczyć ten bój z poganami. Jednak oni są zobowiązani do uczestniczenia jeszcze przed tymi wydarzeniami w takiej ceremonii złożenia hołdu. Jak wiemy, ten legion składał się z pierwszych chrześcijan i oni oczywiście, no, odmówili tej ceremonii złożenia hołdu cesarzowi jako Bogu, spotkała ich kara. I tą karą było dziesiątkowanie. Zostali w konsekwencji tego, no, wycięci w pień. Ponad 6 tysięcy tych legionistów, no, zginęło tam. Jeden z tych żołnierzy, właśnie święty Wiktor, trafił tutaj do nas, do Lubomierza.
No, nikt tutaj więcej nie mógł sobie pozwolić na takie relikwie. Siostry też to opisały w ten sposób, moment sprowadzenia, że no, sprowadzenie tych relikwii kosztowało je fortunę. Wybudowałyby za to drugi taki kościół jak ten. No a ten wybudowanie tego kościoła to też było no, nie lada wyczyn. W 3 lata od podstaw, no, w takim przepięknym wykończeniu barokowym, bogatym, dekoracja no, niezwykła, zachwycające freski, no, przebogate ołtarze. W momencie takiego największego rozkwitu do sióstr należało tutaj około 20 miejscowości okolicznych. Majątek szacowano na ponad 19 tysięcy hektarów ziemi. Także to było naprawdę no, majętne zgromadzenie. No i przez to też miały wielki wpływ tutaj na rozwój tego miejsca. Lubomierz kiedyś posiadał bardzo wysoki status społeczny. Porównywany nawet do Świdnicy, do Jawora, do tych książęcych miast. No, dzięki tej tradycji klasztornej, dzięki właśnie temu, że to było tutaj zgromadzenie. To. Jakie były tu przywileje klasztorne? No, przywileje to były nadawane też przez tych, można powiedzieć, władców tych ziem. Oczywiście książę Bolko, pierwszy świdnicki, nadawał te przywileje w stosunku do sióstr. One czerpały też, można powiedzieć, z tych przywilejów korzyści, te materialne, ekonomiczne. Utrzymywały się też chociażby z dzierżaw, z czynszów. One same nie pracowały na tych ziemiach, jedynie no, czerpały w tej formie takich czynszowej. Ale to działało sprawnie przez setki lat, można powiedzieć, mimo że tutaj no, zmieniały się te panowania, ta polityka. Siostry za każdym razem jednak musiały potwierdzać te nabyte prawa. Początki to są oczywiście Piastowie Śląscy, później te ziemie przechodzą w ręce króla czeskiego. Opatka musi wtedy jechać na dwór króla czeskiego do Pragi, po to, żeby on potwierdził te nabyte już wcześniej prawa. Żegnamy się z Państwem z klasztoru w Lubomierzu, wspaniałej budowli gotyckiej i zapraszamy do następnego programu Wielkopolska na weekend.